Nuestro auxilio es en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sobre toda esta ciudad. Amén. Felicito al coro, lo felicito, cantan muy bien. Y no se olviden de rezar por mí. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witają się z Państwem ojciec Marek Raczkiewicz oraz ojciec Benedykt Cisoń. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy z bardzo charakterystycznego miejsca, ze wzgórza, gdzie umieszczony nad ogin jest krzyż. Jest to piękne miejsce, wizytówka w zasadzie miasta Olgin, 260 metrów nad poziomem morza. Tam w 1790 roku przełożony ówczesny wspólnoty franciszkańskiej ojciec Francisco Antonio de Alegria wniósł na plecach krzyż, który ustawił, aby chronił mieszkańców tego miasta i tej części Kuby przed nieszczęściami, przed złem. I za każdym razem, kiedy krzyż niszczał z powodu, powiedzmy, upadów, pogody, zawsze mieszkańcy wynosili nowy krzyż i to jest znak charakterystyczny właśnie też dla tego regionu, dla tego miasta. Ojciec Święty specjalnie wyjechał tutaj, aby również przez chwilę pomodlić się za wszystkich mieszkańców tegoż regionu, tego miasta i udzielić swojego szczególnego, specjalnego błogosławieństwa właśnie mieszkańcom Olgin. Też Ojciec Święty prowadził króciutki dialog z dziećmi, z tą scholą, która oczywiście dla Ojca Świętego wykonuje te piosenki. A nad tym wszystkim rozpościera się przepiękny widok na tę część Kuby. Kuby, gdzie Ojciec Święty Franciszek podróżuje, pielgrzymuje jako namiestnik Chrystusa, by nieść dobrą nowinę, by podobnie jak kiedyś tutaj umieszczono krzyż, by stanąć pod tym krzyżem, jednocześnie udzielając błogosławieństwa, by to błogosławieństwo spoczęło na każdym mieszkańcu tego miasta, tej okolicy
i tych wszystkich, którzy pielgrzymują do tego krzyża, bo ten krzyż jest również miejscem wielu pielgrzymek. Chór dziecięcy zaskoczył papieża hymnem radości, ale później szeregiem piosenek, które właśnie mówią o pokoju, o miłości, o nadziei. I Ojciec Święty oczywiście pogratulował małym artystom, zachęcił ich do głośnego śpiewu. Też ucieszył się setkami różnokolorowych baloników, które dzieci obecni wypuścili później i które w tej chwili unoszą się nad miastem, nad wzgórzem krzyża Loma de la Cruz i też nad miastem Olkin. Ojciec Święty przybył na to wzgórze na bardzo krótką chwilę. Należy powiedzieć, że przybył nieco wcześniej i to spotkanie od razu rozpoczął od rzeczy zasadniczej, czyli od modlitwy, od błogosławieństwa. Ojciec Święty następnie udaje się już do Santiago, czyli na lotnisko w Olgin, następnie samolotem. Trwać będzie około 50 minut, ta odległość to 150 km. I Santiago de Cuba, Ojciec Święty, uda się bezpośrednio do seminarium świętego Bazylego i tam po krótkim odpoczynku uda się na kolejne spotkanie. Będzie to spotkanie z biskupami Kuby. I będzie to spotkanie w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. My jeszcze przez chwilę towarzyszymy Ojcu Świętemu na wzgórzu krzyża. Ważnym wydarzeniem dla tego miasta jest właśnie Święto Krzyża, które obchodzone jest, festiwal też Krzyża Majowy, festiwal, który obchodzony jest tutaj 3 maja. Tradycja, która przyszła też z Hiszpanii, zwłaszcza w Andaluzji, właśnie 2, 3 maja w wielu miastach andaluzyjskich mieszkańcy układają na ulicy, na plazach krzyże z kwiatów i nie tylko. Jest to wielkie święto. Także i tutaj, w mieście Olkin, na którym króluje ten biały krzyż, mieszkańcy urządzają wielkie święto i tutaj odbywają się i spotkania z rodzinami, świętowanie w rodzinach. Tradycja, która swoje korzenie ma w XVIII wieku. W tych radosnych śpiewach i dźwiękach Ojciec Święty powoli żegna już Olgin, żegna tę prowincję. My również pragniemy z Państwem pożegnać się do kolejnego spotkania. To spotkanie o 1:30 w nocy. Zapraszamy, byśmy wspólnie mogli się pokłonić też Matce Bożej, Matce Miłosierdzia z Kobrę. Zapraszamy do duchowej stolicy Kubańczyków, tych mieszkających na wyspie, jak i tych, którzy są rozsiani po całym świecie. Tutaj właśnie króluje Matka Boża Miłosierdzia z El Cobre, patronka Kubańczyków, ogłoszona 100 lat temu na prośbę bojowników o niepodległość Kuby, o wolność Kuby. Specjalna prośba skierowana do papieża Benedykta XV o to, aby ogłosił ją patronką Kuby. Tak też się stało. Dzisiaj Ojciec Święty
przyjedzie na chwilę z osobami mu towarzyszącymi, biskupami kubańskimi, aby tam pomodlić się, prosić o Bożą opiekę i macierzyńską też opiekę dla Kubańczyków. Z Olgin na Kubie żegnają się z Państwem. Ojciec Marek Raczkiewicz. Ojciec Benedykt Cisoń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.